I tak, drodzy Państwo, godzina 15.30 na zegarach, ale w Polsce, to trzeba tutaj podkreślić, bo to jest audycja Ponad Oceanami, gdzie łączyły się z kilkoma różnymi zagranicznymi studiami Radia Wnet, a także Radia Deon. Już teraz wędrujemy ponad oceanami, łączymy się z Arkadiuszem Stachnikiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie, Jaśmino, i oczywiście wszystkich Państwa. Sporo tematów się zbierało przez cały ten tydzień. Zaczniemy od Nowego Jorku. Monika Adamski, Radio Rampa. O akcji z inicjatywy polskiego rządu na Manhattanie pojawiło się pole słonecznikowe. Dokładnie tak. Iza Lech powie o tym, że prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris przebywają w Illinois. To tutaj, gdzie jest Chicago, oczywiście, by pomóc demokratom. 2500 dowodów przeciwko mordercy z Highland Park. To wielkie wydarzenie, niestety tragiczne, na północy przedmieściach miasta Chicago. Okazuje się, że Chicago również staje się piątym miastem na świecie, które ma loty na wszystkie zamieszkałe kontynenty. Z Florydy Ewa Jeneralczuk powie o inwazji pirackiej na Tampa Bay. Sporo również pomiędzy... Powie również o konflikcie, o sporze pomiędzy Radą Kolegium a Departamentem Edukacji na Florydzie i powie również o inicjatywie DeSantisa o zwiększeniu płac dla nauczycieli. Natomiast ja wspomnę o tym, że były prezydent Donald Trump będzie mógł przywrócić swoje konto na Facebooku, jak również Instagramie, ponad 2 lata po tym, jak został zbanowany. W Fort Worth w Teksasie, tam doszło do pomyślnego rozdzielenia bliźniąt syjamskich, no a w Stanach Zjednoczonych ceny benzyny ponownie rosną z powodu większego popytu. Zresztą są inne powody, że to paliwo rośnie cały czas, ceny paliwa rosną. No i na koniec o tym, że bank Goldman Sachs przewiduje, że wartość domów w Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach, może spadać w 2023 roku. To tematy z naszej strony, a więc słyszymy się, Jaśmino, już za chwilę. Dokładnie tak. Już za chwilę z naszej strony pojawi się także Aleks Sławiński, Iza Smolarek, tutaj gospodarze studia Londyn, a także Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet na Ukrainie, ale my już teraz łączymy się z Izą Lech. Ponad oceanami. Chicago. Iza Lech. Witam serdecznie słuchaczy w kolejnej czwartkowej odsłonie magazynu Ponad Oceanami. Nie wiem jak u Państwa, ale Chicago przykryło się białym puchem i dobrze, bo styczeń ma się ku końcowi, a u nas zimy i jej wszystkich uroków jak na lekarstwo. Ale za to wiadomości jak zwykle nie brakuje. I tak dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji odwiedzić Chicago, mogę powiedzieć, że szykuje się nam kolejna fantastyczna atrakcja, która nie wątpię będzie turystycznym złotem. Nie tylko dla tych przyjezdnych, ale i dla nas przede wszystkim. Otóż rozpoczęła się budowa nowej przejażdżki Flyover nad słynnym Navy Pier. Atrakcja wykorzystuje ruchomą platformę z 6 stopniami ruchu i 65-metrowym zwijanym ekranem, aby symulować uczucie lotu, gdy goście siedzą sobie wygodnie i mam nadzieję bezpiecznie zawieszeni nad ziemią. Przestrzeń, którą zajmie ta nowa atrakcja, wyniesie aż 48 tysięcy stóp kwadratowych i będzie tu można wybrać się w podróż odczuwalną wieloma zmysłami poprzez wiele miejsc i cudów natury z całego świata. Obiecują nam, że będziemy mogli poczuć zapach przygody, dotknąć zapachu przygody i nawet będziemy się czuli, jakbyśmy naprawdę latali, bo jakieś tam bodźce zewnętrzne będą nas dotykać. Ta wirtualna atrakcja na pewno będzie hitem wśród młodych, starych i wszystkich lubiących podróże z wyobraźnią. A mówiąc o wyobraźni, to tej wyjątkowo brakuje rodzicom z Illinois, szczególnie tym, którzy lubią marihuanę. Alarmujący skok dzieci zjadających produkty z marihuaną skłonił Illinois Poison Center do ostrzeżenia dorosłych, aby trzymali swoje żelki i inne produkty z dala od najmłodszych. Liczba ekspozycji na jadalną marihuanę wśród dzieci do 5 roku życia zgłoszona w naszym stanie wzrosła z 5 do 232 przypadków, czyli o 4,5% do góry. Skok ogromny, biorąc pod uwagę, że marihuana rekreacyjna została zalegalizowana w naszym stanie dopiero w 2020 roku. Jakbyśmy mieli mało zmartwień w tym kraju, doszły nam jeszcze dzieci na haju. Miejmy nadzieję, że rodzice zaczną myśleć rozsądniej, bo inaczej czarno to widzę. Ale żeby nie kończyć naszej relacji smutno, to powiem Państwu, że w te walentynki w podchicagowskim zoo, Brookfield Zoo, możemy połączyć przyjemne z pożytecznym i nazwać karalucha imieniem naszego byłego przyjaciela przyjaciółki.
Za donację w wysokości 15 dolarów karaluch z Madagaskaru może nosić imię Franek albo Ania, w zależności kto z kim zrywał. Darczyńcy otrzymują zaświadczenie o nadaniu imienia chrząszczowi, a porzuceni lub porzucający poprawią sobie w ten sposób humor. I tego właśnie Państwu życzę, nie karaluchów i nie nazywania ich, ale dobrego humoru na każdy dzień tego tygodnia i każdego kolejnego. Iza Lech, Radio Deon Chicago. I bardzo serdecznie dziękujemy Izie. Ja tutaj może dodam takie trzy słowa też od siebie. Warto chyba jednak dobrze wspominać te osoby, które były przez jakiś czas, czy krótszy, czy dłuższy w naszym życiu, no bo to jednak też kawałek naszego życia i też o nas świadczy, więc być może nazywanie imieniami swoich byłych partnerów karaluchów to nie jest chyba taki najlepszy sposób na odreagowanie, ale pewnie ile ludzi, tyle pomysłów. W takim razie od Izy Lech przenosimy się prosto do Wielkiej Brytanii, Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Ponad oceanami. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanu, witamy redakcję. No ja się tak śmieję, dlatego że ja bardzo chętnie nadałabym imię karaluchowi, imię Aleks, dlatego że jestem przewrotna. Aleks, ale ja na razie nie jestem były. Nie jest, absolutnie nie zamierzam, żeby był były, natomiast no, taka moja przewrotna natura. Także trzymajcie kciuki, na pewno wyślę tam pieniądze i pokażę wam, jak wygląda ten karaluch. Brytyjski polityk Partii Konserwatywnej wzywa do stworzenia w Polsce masywnej fabryki broni wspierającej Ukrainę. Tobias Elwood przekonuje, że pomoc państw Zachodu dla walczącej Ukrainy powinna być bardziej zrównoważona. W rozmowie z Daily Telegraph konserwatysta podkreślił, że rządy krajów wspierających Kijów wykazały brak strategicznego przewidywania w swoich planach pomocy. To znaczy, że przewidują pomoc tylko krótkofalową. On sam mówi, że czołgi tak, w tej chwili tak. Natomiast trzeba zainwestować, uwaga, w fabrykę broni we wschodniej Polsce. Fabrykę, która będzie wspierała właśnie walczącą Ukrainę. Poza tym poseł, oprócz pomysłu otwarcia fabryki broni w Polsce, apeluje również, aby Wielka Brytania uznała rosyjską grupę wojskową Wagnera za organizację terrorystyczną. No tak, ja tymczasem zmienię temat. Miałem o tym mówić na samym końcu naszego wejścia, ale skoro już Iza Lech nas wywołała do odpowiedzi swoim z Zoo w Chicago, okazuje się, że tutaj też Liverpool Zoo ma fajną informację. Otóż okazało się, że bardzo rzadki na wyginięciu kangur nadrzewny niedawno pokazał swoją główkę z torby swojej matki. Podobno urodził się już w czerwcu lub lipcu, jednakże przez pół roku właśnie siedzi tam w środku i się karmi i teraz dopiero jak wielkie celebrity pokazał swoją główkę, co bardzo cieszy wszystkich, ale mówmy troszeczkę o smutniejszych rzeczach. Przenieśmy się na naszą sąsiednią wyspę. Okazuje się, że w Ulsterze już od marca będziemy mieli ogromny spadek ilości policjantów. Największy w tej historii Ulsteru. Okazuje się, że do marca 308 policjantów i 115 pracowników cywilnych pożegna się ze swoją pracą. No, niestety nie jest to dobra wiadomość, zwłaszcza, że przestępczość w Wielkiej Brytanii nam bardzo mocno rośnie i dzisiaj nawet żyjemy tym, że transgwałciciel, który zgwałcił dwie kobiety, a po dostaniu się do więzienia zmienił swoją płeć na kobietę i z Adama Grahama zmienił się w Isla Bryson, postanowił, że zostanie w żeńskim więzieniu. Na co Nigella Sturgeon, nasz premier Szkocji, powiedziała, że nie. Kiedy tylko będzie trzeba, jak najszybciej przeniesiemy go do męskiego więzienia, no to zobaczymy, co ten transgwałciciel będzie przeżywał w tym męskim więzieniu. Tymczasem ja tak szybciutko jeszcze sprawdzam BBC i najnowsze dane Index of Censorship. Badania wykazały, że Wielka Brytania ma niestety największą cenzurę medialną. Wyprzedziły nas praktycznie wszystkie kraje Zachodu, a nawet takie kraje jak Chile czy Jamajka. U nas podobno nie ma wolności słowa. Zawsze wolność słowa na czerwonym dywanie Studia Londyn dla słuchaczy Radia Wnet i dla słuchaczy Radia Deon. Dla magazynu Ponad Oceanami Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Do usłyszenia za tydzień. I my także bardzo serdecznie dziękujemy. To taka sympatyczna i dosyć zabawna korespondencja Iza Smolarek, Aleks Sławiński. A teraz, drodzy Państwo, czas na ojca Pawła Kosińskiego. Ponad Oceanami. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę powiedzieć o wydarzeniu, które miało miejsce kilka dni temu w Stanach Zjednoczonych, ale jest rzeczywiście ważne i warto do niego wrócić. A odbyło się w miniony weekend w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Waszyngtonie, w stolicy kraju. Otóż odbył się doroczny
Marsz dla Życia. Marsz dla Życia, który jest organizowany, był organizowany co roku od 1974 roku jako odpowiedź na decyzję ówczesnego Sądu Najwyższego, która legalizowała aborcję w całych Stanach Zjednoczonych. Wtedy też działacze pro-life postanowili, że będą co roku manifestować w takiej dużej manifestacji. Ona czasami gromadziła kilkaset tysięcy manifestantów. Natomiast przez ten cały czas ideą tego marszu było to, żeby działać na rzecz ochrony życia, żeby znieść to prawo, które zostało wprowadzone w 1973 roku, które legalizowało aborcję. Przez te 50 lat było to niemożliwe, aż do zeszłego roku, kiedy w czerwcu Sąd Najwyższy właśnie to prawo Roe vs. Wade z 1973 roku odwołał i przywrócił poszczególnym stanom możliwość decydowania o tym, jaka będzie ochrona życia i jaka będzie ewentualnie prawna dopuszczalność aborcji. Ten marsz właśnie w tym roku, kilka dni temu, był wyjątkowy pod tym względem, że to był pierwszy marsz po tej decyzji Sądu Najwyższego z czerwca zeszłego roku, która delegalizowała te decyzje z Roe vs. Wade z 1973 roku. To jest jakby osiągnięcie pewnego etapu, aczkolwiek, jak organizatorzy mówią, tutaj nic się nie kończy. Ten marsz będzie organizowany co roku, dopóty nie będzie kultura sprzyjała bardziej życiu. A wiemy, że w Stanach Zjednoczonych aborcja jest stosunkowo częsta i stosunkowo często jest wybierana. Niestety w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach, można by powiedzieć, w sposób szczególny jeszcze rozwija się ta aborcja chemiczna i to jest też bardzo duże niebezpieczeństwo. Miejmy nadzieję, że właśnie tego typu wydarzenia, one uświadomią ludziom, jaka jest wartość życia, jak trzeba dbać o to, co mamy, czyli właśnie o życie. I jak trzeba też dbać o to, żeby kultura życia w naszych krajach wzrastała. Dla magazynu Ponad Oceanami ojciec Paweł Kosiński ze studia Radia Deon w Chicago. Bardzo dziękujemy ojcu za korespondencję. A teraz, drodzy państwo, przenosimy się i ponownie usłyszymy głos Arkadiusza Stachnika, stosunkowo z dalekiego kraju. Ponad oceanem. Dalekiego, bo przez ocean, ale myślami jesteśmy również z wami. By prezydent Donald Trump będzie mógł przywrócić swoje konto na Facebooku, Instagramie ponad 2 lata po tym, jak został zbanowany. Jako powód kontrowersyjnego zablokowania podano wówczas podżeganie do przemocy w czasie ataku na Capitol. Pamiętamy to wydarzenie 6 stycznia 2021 roku. Decyzję o przywróceniu ogłosili przywódcy i szefowie właściwie Meta. Konta Trumpa zostaną przywrócone w nadchodzących tygodniach, tak to jest określone, z nowymi barierami w celu powstrzymania powtarzających się przestępstw, zapowiedział w środę Nick Clegg, prezes do spraw globalnych w firmie właśnie macierzystej Facebooka Meta. Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, które doprowadziło Meta do zawieszenia konta Trumpa w styczniu 2021 roku, wystarczająco ustąpiło, napisał Clegg w poście na blogu. Przestrzegł również jednak, że Trumpowi grozić będą podwyższone kary, jeśli nadal będzie łamał zasady Meta, w tym usuwanie jego postów, a nawet nowe 2-letnie zawieszenie. Zawieszenie konta Trumpa było najbardziej głośną, chyba kontrowersyjną decyzją dotyczącą takiej, można powiedzieć, moderacji treścią, jaką Meta kiedykolwiek podjęła. Teraz posunięcie, by go przywrócić, wpycha firmę z powrotem w środek debaty na temat wpływu i siły platform technologicznych do określenia. Ja tylko przypomnę, że Trump założył swoją własną platformę Truth Social, ale to było bez sukcesu. Tymczasem Cook Children Medical Center w Fort Worth
Wolf, to w stanie Teksas, ogłosiło, że w pomyślnie rozdzielono bliźnięta syjamskie. Była to pierwsza tego typu operacja w tej placówce, do tej pory zrośnięte brzuszkami. 16-tygodniowe siostry Emil Lynn i Jamie Lynn z Siganau mają się dobrze. Podczas środowej konferencji prasowej szpital poinformował, że rodzice dziewczynek byli bardzo szczęśliwi, mogąc ponownie zobaczyć córeczki. Na dodatek w osobnych łóżeczkach i po raz pierwszy leżące na plecach. Lekarze są optymistami co do powrotu niemowląt do zdrowia podczas gojenia się ran w ciągu najbliższych kilku dni. Głównym celem będzie wspomaganie oddychania u dzieci i podawanie środków przeciwbólowych. No i ekonomicznie troszkę. Ceny benzyny ponownie rosną z powodu większego popytu, a Illinois znajduje się obecnie w pierwszej dziesiątce najdroższych rynków w kraju. W stanie Illinois podniesiono w tym miesiącu podatek od sprzedaży paliwa. American Automobile Association, czyli takie AAA, bardzo znane, donosi, że średnia krajowa ceny benzyny wzrosła o 12 centów od zeszłego tygodnia i wynosi obecnie $3.42. To 33 centy więcej niż miesiąc temu. No i na koniec bank Goldman Sachs przewiduje, że wartość domów może spaść w 2023 roku w związku z wciąż rosnącymi stopami procentowymi i kredytów. Firma ostrzega, że 4 miasta w Stanach Zjednoczonych doświadczą najbardziej katastrofalnych spadków. No, słowa katastrofalnych to może nie jest jakieś szczęśliwe, bo one pewnie nie będą jakieś duże. Te 4 miasta to San Jose, San Diego w Kalifornii, w Teksasie Austin i Phoenix w stanie Arizona. Prawdopodobnie odnotują zauważalny spadek cen o kilkanaście procent. Przewiduje się również, że w niektórych innych stanach też spadek może nastąpić. Jedno jest pewne, o czym również mówią eksperci, żadnego dużego krachu na rynku nieruchomości raczej nie będzie. Tak przynajmniej przewidują właśnie eksperci od nieruchomości i ekonomii. Dla magazynu Ponad Oceanami, Arek Stachnik, Radio Deon. Arek Stachnik to współgospodarz audycji Ponad Oceanami. Ja teraz, drodzy Państwo, łączymy się już z Nowym Jorkiem. Tam czeka Monika Adamski. Ponad Oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj o akcji, która została zainaugurowana w ten weekend w Nowym Jorku z okazji ukraińskiego święta Dzień Jedności. To święto jest obchodzone 22 stycznia, przypadało więc w niedzielę. Z tej okazji, z inicjatywy polskiego rządu w centrum Manhattanu, być może Państwo znacie taki popularny budynek Flatiron, to tam właśnie przy Flatiron Plaza, czyli 23 ulica i 5 aleja na Manhattanie, wyrosło z inicjatywy polskiego rządu pole słoneczników. Były to 333 dokładnie słoneczniki, które pojawiły się tam po to, aby w sposób namacalny przypominać o tym, co dzieje się cały czas na Ukrainie. To jest w ramach większej akcji Unify Ukraine, o której zaraz powiem, być może u Państwa ona również w jakiś sposób jest prowadzona. Natomiast tutaj w Nowym Jorku konsul generalny Polski w Nowym Jorku Adrian Kubicki spotkał się z konsulem generalnym Ukrainy Oleksij Holubowym właśnie przy tym polu słoneczników, a towarzyszyli im Bethany Frankel, to jest znana gwiazda telewizji amerykańskiej, kobieta biznesu. Ona wspierała społeczność Ukrainy od czasu agresji rosyjskiej w ramach swojej inicjatywy Be Strong. Pojawił się również Maksim Chmerkowski. To jest amerykański tancerz ukraińskiego pochodzenia, mistrz tańca, znany z amerykańskiej edycji programu Dancing with the Stars. I to on między innymi krótko po agresji Rosji na Ukrainę poleciał do Polski, aby udzielać pomocy uchodźcom ukraińskim, którzy w Polsce przebywali. Jak wiemy, słonecznik to jest symbol nadziei, ale też narodowy kwiat Ukrainy, stąd ten pomysł i stąd jest to też symbol tej kampanii, którą prowadzi Polska w całych Stanach Zjednoczonych, Unify Ukraine. Pod tym hashtagiem w mediach społecznościowych możecie Państwo również prezentować swoje zdjęcia, możecie udostępniać posty tej akcji u siebie w mediach społecznościowych i konsulaty zachęcają, żeby brać udział w tej kampanii, która potrwa do 10 lutego właśnie w mediach społecznościowych. To wszystko jest po to, aby w sposób widoczny przypominać o tym, co dzieje się na Ukrainie. Zbliża się oczywiście rocznica agresji rosyjskiej i z tego powodu taka jest inicjatywa. Tutaj przez konsulat w Nowym Jorku była prowadzona właśnie w taki sposób, w sposób bardzo widoczny w Nowym Jorku dla Amerykanów. Można również zobaczyć zdjęcia na Instagramie, w mediach społecznościowych z
tymi słonecznikami w centrum Manhattanu, także bardzo udanie marketingowo ta akcja została przeprowadzona, tak bym to nazwała. Możecie Państwo zobaczyć zdjęcie tej akcji również na stronie Radio Rampa. Tyle z Nowego Jorku. Dla magazynu Ponad Oceanami, korespondencja prosto z Nowego Jorku. Bardzo serdecznie dziękujemy, a my teraz, drodzy Państwo, na kilka chwil przeniesiemy się na ulicę Wiejską do polskiego Sejmu, bo dzisiaj po godzinie 9 Sejm wznowił obrady. Izba zajmuje się między innymi sprawozdaniem komisji dotyczącym trzech projektów nowelizacji kodeksu wyborczego, ale z istotnych rzeczy, o czym opowiadał dziś także rzecznik rządu Piotr Miller, ta ustawa wiatrakowa prawdopodobnie będzie procedowana dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu, jak mówił dziś na antenie Radia Wnet. Jeżeli nie na tym posiedzeniu Sejmu, bo chyba na tym się nie zdążymy, to chyba faktycznie na kolejnym posiedzeniu. Uchylił się zaś od odpowiedzi na pytanie dotyczące ugrupowań politycznych, które mogą głosować za nowelizacją, stwierdzając, że będzie to większość wystarczająca do uchwalenia ustawy. Piotr Miller przypomniał, że poparcie dla projektu deklarowało Polskie Stronnictwo Ludowe. PSL deklarowało publicznie nawet, że ten projekt poprze. Mateusz Morawiecki był też na zespole parlamentarnym właśnie, w którym PSL też uczestniczy i myślę, że ta rozmowa była dobra i konstruktywna. Przypomnijmy, kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 7 i 9 lutego bieżącego roku. A my teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już z chłodnego krakowskiego przedmieścia do zapewne dużo cieplejszej Florydy, bo tam czeka już Ewa Jeneralczuk. Ponad oceanami. Witam Cię, Jaśmino, bardzo serdecznie, faktycznie z trochę cieplejszej Florydy. Gubernator Ron DeSantis ogłosił kilka nowych inicjatyw edukacyjnych podczas wizyty w szkole czarterowej w Jacksonville. Wśród zapowiedzi znalazł się plan zwrócenia się o wyższe wynagrodzenie dla nauczycieli w nadchodzącym budżecie. DeSantis powiedział, że chce dodać $200 milionów do budżetu edukacyjnego stanu, aby zwiększyć średnią pensję nauczycieli na Florydzie, która obecnie wynosi około $48,000 rocznie. Gubernator zaproponował również stworzenie nowego programu, który nazwał upodmiotowieniem nauczycieli, porównując go do karty praw nauczycieli. W jego planie uwzględniono proces zgłaszania przez nauczycieli naruszania ich praw, przepis Stand Your Ground, w celu ochrony nauczycieli, którzy często są niesprawiedliwie oceniani za utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa w swoich klasach, oraz przepis zezwalający na pozwy cywilne dla nauczycieli ukaranych przez swoich pracodawców za stawanie w obronie tego, co słuszne. Powiedział również, że stan chce stworzyć nowe inicjatywy w celu ochrony wypłat nauczycieli, tworząc większą odpowiedzialność i przejrzystość dla związków zawodowych sektora publicznego. DeSantis proponuje również limity kadencji dla członków zarządu szkoły, mówiąc, że 12 lat to jednak za długo. Tymczasem College Board ogłosił, że zaktualizuje kurs AP African American Studies po tym, jak Departament Edukacji na Florydzie odrzucił pierwotną wersję z powodu braku wartości edukacyjnej i dokładności historycznej. Rada Kolegium powiedziała, że opublikuje oficjalne ramy kursu, nad którymi pracuje od marca 2022 roku. Administracja DeSantisa wcześniej odrzuciła kurs 19 stycznia, powołując się na narzędzie programu politycznego, który jest niejednoznaczny i może być wypełniony dodatkowym materiałem ideologicznym. Departament Edukacji wcześniej powiedział Radzie Kolegium w liście, że może wrócić do stołu ze zgodą z prawem, historycznie dokładną treścią i wtedy dopiero Departament będzie skłonny ponownie otworzyć dyskusję. Oczekuje się, że zmienione ramy programu zostaną opublikowane 1 lutego, czyli pierwszego dnia Black History Month. I na koniec powiem o tym, że w centrum Tampy we wtorek zaroiło się od piratów w preludium do weekendowego Gasparilla Pirate Fest. Wydarzenie było żądaniem przebranych piratów, dowodzących przez Yee Misty Cruz Gasparilla, aby burmistrz miasta Jane Castor przekazała klucz do miasta, aby można było zapobiec pirackiej inwazji. Oczywiście podobnie jak burmistrzowi od ponad wieku, Castor odmówiła. Gasparilla Pirate Fest odbywa się w Tampie prawie co roku od 1904 roku. Nazwa pochodzi od mitycznego pirata Jose Gaspara, który według legendy plądrował statki i chwytał zakładników w Zatoce Meksykańskiej od 1780 roku do 1821. Jednak nie ma zbyt wielu dowodów na to, że Gaspar rzeczywiście istniał. Ostatni z Buccaneers, jak nazwano Gaspara, żyje do dziś w nazwie drużyny NFL Tampa Bay. Castor powiedziała, że organizatorzy Gasparilli spodziewają się nawet 500 000 ludzi, którzy wezmą udział w paradzie i związanych z nią wydarzeniami, w tym festiwalu muzycznym wieczorem. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Floryda.
I bardzo serdecznie dziękujemy za jak zawsze ciekawe informacje z Florydy, a my, drodzy Państwo, teraz już błyskawicznie przenosimy się na Ukrainę. Tam czeka już Dmytro Antoniuk. Ponad oceanami. Dzień dobry Państwu. I w Ukrainie najgłośniejsza nowość oczywiście to są leopardy. Leopardy, czołgi z Niemiec, które mają być przekazane do naszego wojska. No i póki my czekamy na te leopardy, które w tym Polska musi, chce przekazać Ukrainie, za co my serdecznie dziękujemy, to u nas są no, tak zwane flash moby, czyli w internecie i na ulicach miast już widać ubranych kobiet, w część ubrań, których zawiera te plamy lampartów, proszę Państwa. I to jest no, bardzo fajna taka odpowiedź społeczeństwa ukraińskiego na to, co się dzieje w polityce i na froncie. Ja mam po prostu, no każda moja znajoma już umieściła u siebie na stronie internetowej lub w Facebooku lub w innych sieciach społecznościowych już umieściła swoje zdjęcia, w część jej garderoba odpowiada tym lampardom, leopardom, tym plamom. To jest niesamowite i proszę to obejrzeć też na stronie Radio Wnet, bo przekazałem też kilka zdjęć z tymi ukraińskimi kobietami. Także czekamy na pomoc już, która dotrze nareszcie do naszego frontu, żeby deokupować nasze miasta i nasze regiony Ukrainy. No i ale nie tracimy też poczucia humoru przy tym. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk. My też z zaciśniętymi pięściami czekamy na to, aby jak najwięcej tej pomocy na Ukrainę docierało. Całym sercem jesteśmy z Ukrainą i też taką nadzieję mamy. Bardzo serdecznie, Dmytro, dziękuję za korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, na zakończenie ponownie łączymy się z Arkadiuszem Stachnikiem. Ponad oceanami, oceanami, oceanami. Witam ponownie. Zaśnieżone Chicago. Pada nam od wczoraj. Nie może jakoś intensywnie, ale do niedzieli będzie padało według synoptyków. Także zimowo-zimowo, a przyszły tydzień bardzo mroźny. Natomiast taka ciekawostka na koniec. Tysiące listów, niektóre wysłane z Chicago prawie dwa wieki temu, będzie wystawionych na aukcji. Jak wyglądało Chicago w latach 30. wieku XIX? Będzie można zobaczyć. Oczywiście zdjęcia można było polować na wilki lub napić się pół litra rumu za 25 centów. Pokój na noc kosztował pewnie o połowę mniej, natomiast przechowanie konia wtedy wówczas 150 centów. Obraz dawnego wiecznego miasta wyłania się z pocztówek listów, które będą właśnie wystawione na aukcję w marcu. Około 200 pozycji będzie wyoferowanych indywidualnie, a reszta podzielona jest na grupy. Ceny mogą być różne od $50 do kilku tysięcy dolarów. Natomiast właścicielem całej kolekcji jest niejaki Leonard Piszkiewicz. Mieszka w północnej Kalifornii, ale dostał w Chicago właśnie. Tutaj na Logan Square, dokładnie w Jefferson Park, z wykształcenia jest chemikiem. Ma telefon jeszcze z tarczą i metalicznie zielonego, pięknego, cudownego. Można zobaczyć do zdjęcia tego samochodu Pontiaca Firebirda z 1900, wyobraźcie sobie, 67 roku. To Pontiac Firebird 400. Kupił go jako nowego w salonie. Sam uwielbia kolekcjonować różne, przeróżne rzeczy. Ja przypomnę, na początku lat 30. XIX wieku Nowy Jork liczył już wtedy około 200 tysięcy mieszkańców, Filadelfia, Baltimore przekroczyły ponad 80 tysięcy, a Chicago wtedy, w Chicago mieszkało około 300 osób. No, to oczywiście się bardzo później zmieniało, no ale ta akurat aukcja może być bardzo, bardzo ciekawa. To wszystko ma być wystawione już w marcu, pod koniec marca, więc taka ciekawostka na koniec. Jaśmino, to wszystko na dzisiaj. Ja chciałem podziękować serdecznie wszystkim, oczywiście korespondentom, realizatorom, Paweł Maciej z naszej strony. No i cóż, słyszymy się już
za tydzień. Życzę miłego tygodnia. Dokładnie do usłyszenia. Tak. Pozdrawiam. Dziękujemy. A z naszej strony zrealizował Daniel Chybowski. O to, abyśmy byli razem z Państwem także na naszej, podczas naszej transmisji na YouTubie, zadbał Andrzej Zujeł. Szymon Marciniak, to jeszcze bardzo ważna informacja, będzie arbitrem w dzisiejszym półfinalu Super Pucharu Arabii Saudyjskiej, ale pan Szymon Marciniak pojawi się także na antenie Radia Wnet w dzisiejszym popołudniu Wnet. Rozmowę z nim przeprowadził Grzegorz Mirko. Spoglądam na zegarek, za kilka chwil punktualnie godzina 16, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radio Wnet. Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Sponsorem audycji Ponad Oceanami są polskie linie lotnicze LOT.